Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Destiny. I w poprzednim odcinku zapomniałem, kurczę, odebrać mojej nagrody, czyli ulepszenia do Sparrowa. O, siema. Cześć, Szymek. Widzieliśmy się przed chwilą na Marsie, nie wiem, czy pamiętasz. Nie, dobra, lecimy dalej. Nagroda czeka. Czyżby zupełnie nowy Sparrow? Tak jest. Akceptuj moją nagrodę. S20 Seeker. Ej, cholera jasna, przecież ja go właśnie kupiłem wcześniej. To jest dokładnie ten Źle wydane glimery. Ale moment, moment, bo to był statek, na który już mnie stać od 15 poziomu. Oho. No. No, wygląda pięknie. Dobra, bierzemy go. Hop. I teraz pozostaje tylko zmienić go w ekwipmencie, tutaj. No proszę bardzo, już mam niecodzienny, powiedzmy, niepospolity statek kosmiczny. Dobrze, jest blink blink, jest, kurczę, respekt na dzielni już z przy pomocy tego statku, ale moment właśnie. Ten pan jeszcze coś sprzedaje przecież. Tylko sprzedaje co tak właściwie. Aha, nie rzeczy dla mnie się okazuje. Martwa orbita to niestety nie jest to, co ja mam. Ebola te... Nie? Kurczę, nie mogłem przeczytać tego, co tam było napisane. To wcale nie chodzi o to, że nie umiem czytać, tylko tam było coś mega, kurczę, nieskładnego. Nie, ale tak sobie myślałem, że może w dzisiejszym odcinku znowu Crucible? Co by na to, bo tak, kurczę, kiedy byłem na orbicie, tak migał jeden z trybów, czyli pewnie jakiś dodatkowy bonus. Nie wiem, czy do experience'u na przykład. O, moment, kolejne zadanie, jakby co. A to właśnie, o, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Ustawić sobie takie zadania, które będą się pokrywały z tym, co dzisiaj chcę w odcinku robić. Wykonać 6 misji patrolowych na Wenus. No kurczę, no muszę to kliknąć. No dobra, ale teraz tak. Pokonać 20 hunterów, 25 hunterów, 25 warlocków. First Blood Medals. No czasami mi się zdarza, może mi się trafi, ale... Rumble, Backshot, Postmortem. Ej, to się często zdarza. No dobra, może jeszcze to i... O kurde. Nie, jakieś tam mam przyjęte? Tak, jakie zadania przyjmowałem? Ale moment, 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 bo to nie tutaj, tylko tutaj przecież. Nie, stop, moment, moment, gdzie były te zadania? Ej. Aha, tu w inwentory. Kurczę, gdzie ja szukam. Zabij 10 z... Aha, no. Dobra, to na razie tutaj zrobimy abandon. Okej, mogę wziąć jeszcze jedno. Chyba jedno bounty dotyczące warlocków. Proszę bardzo. Okej. The broken scholar. No tak, no zestaw już zmieniony. Szocik przygotowany. Dobra, tu jeszcze jakieś wiadomości podobnie dla mnie. Podobnież, ale właśnie, przecież tu już byłem sekundę temu. Co jest grane? Ej, dobra. Szczerze, nie wydaje mi się, żeby dobrze mi poszło teraz w Crucible, skoro już tutaj takie zagmatwanie w mojej grze. No ale do tych trzech piwek doszło jeszcze czwarte teraz. Bo to jest jakby, powiedzmy, jedna długa sesja nagraniowa. Mam jeden wolny wieczór, więc w całości go poświęcam na nagrywanie dla was. To nie mówię tego do tego, żebyście teraz mówili, o kurczę, patrzcie, ale się poświęca dla nas, czy coś. Nie, no po prostu mówię, jaka jest sytuacja, bo te odcinki mogą się pojawić w różnych odstępach czasowych. Niektóre nawet jeden dzień za drugim dniem, albo nawet troszeczkę dłuższy odstęp to może być. Więc żeby nie było później, że jestem jakimś alkusem. Ale moment, stop, nie, to jest słabsze. Dismantle. Okej, dobra, udajemy się, kochani, na orbitę. I do Crucible'a. Zobaczymy, co tutaj za tryb, tak właściwie miga mi, kurczę, po lewej stronie. Czy to będzie Clash, Rumble, Control, czy co? Zobaczymy, zobaczymy. No i też zobaczymy przy okazji, jaki bonus jest z tytułu podjęcia wyzwania. No. Okej. Set destination. Nie, ale spójrz na tą mapę, tu naprawdę już bardziej do góry nie mogę podjechać, bardziej w prawo nie mogę wyjechać. Więc jest tak, Ziemia, Księżyc, Wieża, tutaj Strike Playlist, Crucible, no i tutaj, Clash, jednak Clash. Ale dobra, Venus, Reef, Mars, no ewentualnie jeszcze, kurczę, tu jakaś planetka by się mogła trafić, ale nie wydaje mi się, żeby tak było, faktycznie. No okej, Clash.
XP bonus. Ej, nie. Ten statek wygląda jeszcze lepiej. Bardziej stylowy. Okej, okay, jedziemy z tym koksem, kochani. Od razu może zróbmy tak, że wskoczmy po prostu do meczu, nie czekajmy na innych. No, nareszcie dolecieli, bo już się martwiłem, że sam, kurczę, będę walczył. Okej, okay, ale walczymy na ziemi, więc... Mapka już mi znana, dokładnie, Twilight Gap. Okej, okay, ustawiony Scout Rifle, Shotgun i rakiety. Vortex Grenade, czyli tam powiedzmy moja klasa domyślna. Ja jako drugi z lewej chyba, albo drugi z prawej. W sumie dwóch niebieskich gości było. Dobra, kill enemy players. Zadanie dobre jak każde inne. Lecimy, panowie, lecimy. No chyba, że jakaś pani się też trafiła, no to witam szanowną panią, lecimy z koksem. Dobra, to może ja tędy. Wow, 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 co tam było? Jak kurczę, tam były zagmatwania jakieś. Aż podłoga się zatrzęsła. Gdzie oni wszyscy są? Tam, 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 tam. Koleś na 17. No kurczę, co? Wow, widzieliście takie problemy z trafieniem, ale no. Granat go zrabił. Gdzie on jest? Tu. No, ale shoty. Oczywiście daje radę. Koleś plecy, plecy chyba. Ło kurde, mocna broń. Bardzo mocna. No ale też kurczę, ludzie robią użytek z kucania, a ja rzadko kucam w tej grze. No w Halo też rzadko mi się to zdarzało, chyba że autentycznie gdzieś się chowałem po prostu. Unikałem kul przeciwników. Dobra, ale dajcie mi special ammo, bo shoty ważna rzecz. Dobra, dobra. Tu nikogo, czysto, dobra, to na górę. Bo tu gdzieś się chował ten gościu z bardzo wysokim levelem i z bardzo fajną bronią. Z ogniem automatycznym. Może tutaj już się chowa. Bam! Tak jest. Ach! No ale drugiego już nie. Nie jest źle, nie. Ej, kurczę, przed chwilą byłem pierwszy w teamie i nagle jestem czwarty. Dobra, bierzemy się do roboty. No, 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 tam jest, daleko. Masz mój Vortex Grenade. No, fuck, kurczę, no. Auto riflem, cholera, jak trafi mi się jakiś dobry auto rifle, to chyba też spróbuję z nim troszeczkę powalczyć w Crucible'u. Bo na krótkim dystansie to naprawdę nie trzeba wiele. O, shit, co to było? On to rzucił? Przecież ten granat był zupełnie gdzie indziej. Przecież on ten granat rzucił, kurczę, w drugą stronę. Jakim cudem on mnie zabił? Ja pierniczę. Ktoś ma tutaj dobry granat. Ej, 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 ej. Widziałem, kurczę, oznacznik, że niby dostałem strzał z tyłu. Nie wiem od kogo. Gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu. Czy tam? No! Kurde, no spójrzcie, to jest w sumie chwila moment. Ty po mnie. No dobra, ale też zginął. Na szczęście. Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj, kochani, wyszli na plus. Niestety. Ale dobra, team prowadzi, więc... A w sumie może zagrajmy drużynowo, może biegajmy wszyscy. Mam fajną broń na dobijanie przeciwników, którzy już nie mają tarczy. Albo są już delikatnie podziurawieni przez kulę moich ziomów z ekipy. No, tam biegnie. Ej! No, mój kill. Heavy ammo available i nagle boom od razu, nie? Więc nie wiem, jak gość, chyba gościu stał przy zasobniku z amunicją po prostu. Że tak szybko to zrobił. Cholera, niech go szlak. Okej, okay, ktoś tu przeleci? Zazwyczaj tutaj próbują. Nie? O cholera, ło. To mało za nisko bym spadł. Jest tu! Dobra, zły wybór. Ej, przeciwnik? Nie. Okej. Okay. No przecież to nie on. Plecy, 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 w kurde! A, i na superze, tak? Ilu trzech zrobi? Ło cholera. Sześciu nawet prawie wymachnął. Miał 5-kilowego streaka. Dobra passa się go trzymała przez dłuższą chwilę. No szkoda, że tak nie jest ze mną. Chciałbym teraz rzucić okiem na statystyki, jak daleko posunięty jest mój minus w
Kill the Freytio. No ale on... Aha, i spadłem. No dobrze, ale przynajmniej nie zaleczyło gościowi. Nie, zabił mnie. No przecież widziałem to oznaczenie, przecież spadłem. Ej, dobra, ale tak a propos spadania. Mój team spadł z pierwszego miejsca na drugie. Czyli z pierwszego na ostatnie. Aha, kill nie mój. Oczywiście, ale przynajmniej asystka. Zawsze coś. Dobra, niech ktoś tam złapie mój granat. Nie, nikt go nie złapie, bo oczywiście trafiłem w kontener. Ej, gdzieś tu na dole podobnież. Gdzieś tu na dole. Tak? Dobrze mówię? Nie. A jednak? Może? A może jednak? Choć nie, no shotgun naprawdę na taki dystans to nie jest dobra broń. O, 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 może tu zawinklem zaraz? Nie. A, mój team prowadzi, mój team prowadzi. Zeskoczy do mnie? Ba! Mój kill. Ej, no jak nie? Kurczę, przecież shotgunem strzeliłem. O shit, ale dobra, jest super, więc mam nadzieję, że należycie go wykorzystam. Fajnie byłaby jakiś double kill poszedł. Tam daleko. No pff, ani jednego z tych dwóch, ani superem, nikogo, nie. Ale kaleczę dzisiaj ten tryb, wybitnie go kaleczę, mam chyba tylko 5 kili. A śmierci z 10. Mój kill the Freytio, naprawdę, cierpi. Dobra, shoty. Może ktoś się nadzieje tutaj? No, no. Boom. No, ach, nie ja. No. Nie wiem jak, ale łapa go sięgnęła. Ręka sprawiedliwości go dopadła. Dobra, zmiana broni. Nie, 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 no, głupota kolejna z mojej strony, no. Za wcześnie zmieniam na shotiego. No, ale to było akurat idealne. Jak oni biegną, żeby mnie dobić. Dobra, dajcie raksy. No, na dwie łapy, na dwie łapy. I heavy ammo. Dobra, zmiana na raksy. No okej. No to teraz pewnie kogoś uda się machnąć. No tam daleko był. Za daleko. Nie mój. Cholera. No nie, no przecież jak... Pięć minut zostało, żeby pokazać, że kurczę, naprawdę te poprzednie Crucible, które naprawdę dobrze mi poszły, że to nie był przypadek. Że to nie był fuks. Dobra, shoty. Bam i po nim. Nie ja! Nie ja go zabiłem. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to, jak mi się dziś ciężko idzie. Ej, koleś za tobą, mam nad tobą gdziekolwiek tam. O kurde. Mój... No też nie, nawet asystę. No, no i... Co to było? Co to było? Dwa strzały z shotguna dostał. No i teraz włączył supera, no i wszystkich nożami. Ej, jednak Hunter to jest chyba fajna klasa. Na pewno lepsza od Tytana. Czy od Warlocka? Kurczę, nie wiem. Podoba mi się Warlock ogólnie. Jako klasa. Strzelanie w locie jest trudnym zadaniem. Dobra, special ammo. No i znowu ten niewidzialny, pieprzony, kurczę, Hunter. No, nie lubię Hunterów. Mówię to otwarcie i teraz wprost. I już to chyba na stałe zostanie. Hunter nie jest moją ulubioną klasą i jest najmniej ulubioną klasą do walki. Znaczy do walki przeciwko. Przegraliśmy? Kurde! I mogę inaczej, tą przegraną biorę tylko i wyłącznie na siebie. I jestem ciekaw, ile kili w plecy. No ile? 7 kili i 12 śmierci. Ja pierdzielę. I dwie nagrody. Za co? Nie zasłużyłem. Nie zasłużyłem. Naprawdę. Nie, ale rękawiczki słabsze, więc dismantle będzie można zrobić. No ale kurde. Dobra, hełm. Upgrade. Increases defense power. Tak jest, pewnie. Przyda się. Defense się przyda. Ale właśnie, mam bardzo dużo... i w energy drainie, i w granatach. Dobrze, dobrze. To dlatego tak szybko się respawnują moje granaciki. No ale okej, dobra. To skoro teraz
nie poszło zbyt dobrze, a poza tym naprawdę nie wiem, czy wy to zwróciliście uwagę, ale ja strzelając swoją bronią podstawową do tych gości naprawdę zabierałem mi po 39 może. A może faktycznie jednak pistolet tu byłby lepszy. No, a w ataku więcej, mniej w magazynku, co prawda. Kurczę, no i różnica nie jest aż tak duża. 114 punktów obrażeń. Nie, kit, zostajemy przy tym. Poprzednio było dobrze, teraz też będzie dobrze. Więc może teraz autentycznie mi się uda coś ugrać. A taki fajny statek mam. Naprawdę fajny. I to jest właśnie chyba pierwszy inny, jaki widziałem oprócz tych podstawowych, więc jak ktoś tak szybko przeszedł grę do tego stopnia, żeby mógł sobie pozwolić na ten statek, tego nie wiem. No, może ktoś po prostu wyrwał dzień przed premierą, jakoś, jakimś cudem. No bo to nie jest tak, że gry na półkach sklepowych pojawiają się dopiero w pierwszy dzień, też w dzień premiery. Zresztą nie, sorry. Na półkach sklepowych tak, w dzień premiery, bo jakby były wcześniej, to by była afera. No ale gdzieś tam w magazynach już są. Zresztą to, te gry trzeba wysłać, one muszą, kurczę, dojechać na miejsce. No później porozwozić po magazynach, po w samych sklepach, kurczę, detal, hurt i tak dalej, no a. Więc może ktoś wyrwał wcześniej i pograł wcześniej. No ale serwery nie były pewnie włączone jeszcze. No chyba, że ktoś przestawił sobie na Hong Kong, czy jakąś inną strefę czasową. Ej, moment, clash clashem, ale tam było trzech guardianów. Siema, lecimy. Może troszeczkę szybciej. Ej, nas z trzech, ich 15? Nie no, żartuję, nie 15, ale 6. Tak, ja tylko jeden. No, asysta. Tylko. No, co on wyprawia? No! Jeszcze headem. In your face. Dokładnie, dosłownie. Ale z jakiego dystansu? Auto rifle, on jest mi w stanie dobrze ściągnąć, no. Ale serio, jest tylko trzech. Więc naprawdę musimy biegać w teamie. Inaczej nie mamy szans. Dobra, gdzieś ktoś jakoś coś. Dobra, jest shot i nie snajpa. Choć tu by się snajpa mogła przydać. No. Okej, okay. Tylko delikatnie się wychylam. No, patrzcie, 39 tylko zabiera. To jest bardzo mało. Shit, moje plecy. No! Nie wierzę. Ale mam nadzieję, że chociaż to był shotgun. Nie, ale dobra, przyszło więcej guardianów, więc no, teraz dopiero zaczynamy. Ej, ale jakimś cudem mój team dalej prowadzi. Ha, nice. Nieźle. Ej. I tu i tam chyba widziałem. Nie, to nie ten. No! Cholera. O co mało, kurczę, bym wpadł w atak paniki. Fuck. Co mi teraz zrobisz? Aha, no dobra, podleci gościa 24. Kurczę, pajkiem. Heavy ammo inbound. Szybko. No gdzie jest miejsce? Z heavy ammo. Tu. Cholera, no. Shoty. Jak się tam dostać? Ej, dobra, zbiłem kogoś tym granatem. Ej, dobra, zeskoczy do mnie? Za jej górą? Nie, jest za mną. Dobra, bo to się może źle skończyć. Poza tym bieganie z shotgunem też może być kiepskim pomysłem, w sumie. Jak pode mną? Przede mną. Cholera jasna. Tu? Nie. Więc gdzie on jest? Może faktycznie, autentycznie tu jest! Ale nie trafi we mnie, jak jestem w powietrzu. Dobra, ale zeskocz do mnie. Gdzie zeskoczysz? Z tej czy z tamtej strony? O kurde, koleś na pajku! Ale nie trafisz mnie tą raksą stamtąd, koleś. Nie ma opcji. Ale ten... Nie lubię, mnie autorifle zabijają, bo to jest najbardziej dla merska broń. Autorifle, po prostu nakierowujesz na gościa i wciskasz spust do oporu i trzymasz. I tyle. Tam w żadnej większej, kurcze... mecy i... znaczy, no. Tam większego pomyślunku nie ma i strategii, ani taktyki, więc... No.
Chyba zginiesz, przeżyjesz, a w sumie czemu ja ci nie pomagam, tak po prostu. Troszeczkę chamsko się zachowałem, poczekałem czy zginie czy nie, żeby dobić później ewentualnie to co pozostało z przeciwnika. Ej, wow, ale widzicie to? Doszli tamci goście i nagle przegrywamy i to przegrywamy sromotnie. Okej, pora się spiąć. No ale to już ostatnio też mówiłem. Gdzie on jest? Tu niedaleko, dobra. Podejdziesz? O kurde, z tej... No przecież... Zginął? Dobra. Troszeczkę ci go wystawiłem, dzięki. No, w sumie ja dziękuję za uratowanie życia. Ej, interceptor? O, pewnie, że tak. Zobacz, że to ma przyspieszenie. No, ale strzały wolne. Bardzo wolne. Heavy ammo available. Okej, ale heavy ammo było gdzieś tutaj. Nie, jest tam dalej, niech to szlak. No mam bardzo ciężki pojazd, którym chyba pierwszy... Nie no, drugi raz lata. No, ale ją zgarnął. Przeżył? No to co to jest za gówno? Asysta tylko, no nie wierzę. No nie przeżył... To strzela rakietami do jasnej cho... Nie. Dobra, w pojazdy już się nie bawimy w takim wypadku. Dobra, super naładowany. Cholera, double musi wpaść. Double kill jak nic. No ale dobra, coś mi się nie wydaje, że wpadł. Nie dzisiaj, po prostu to dzisiaj chyba nie jest mój dzień. Dobra, jeden kill. Drugi kill. Tak jest, dobra. Dwa kille z rzędu, może tu wpadnie i trzeci. Pod warunkiem, że... A, koleś wysiadł. Dobra. Na plecach już czuję oddech przeciwnika. Ale wejdzie tutaj bokiem pewnie, albo nie. Albo faktycznie nie. A może? Hit, wejdźmy z shotty i może go spotkam akurat tutaj na korytarzu gdzieś. Nie? Może tu, no kurczę, boję się, że biegnie za mną. Dobra, 3 kile pod rząd. Zabiłem? I see you! Pierwszy raz mam ten medal, czyli pewnie gościa na niewidce zabiłem. Ej, tu leci. Chyba. Okej, z której strony? Tu, cholera! No ale shoty, mój! Merciless! I 5 kill streak wszedł, dobrze, ale od razu momentalnie shutdown. Nie, ale dobra, 5 killi to już naprawdę można teraz myśleć o odrabianiu strat. Lost the lead. Ach. Kurde, panowie, spiąć się. You're in the lead. Gdzie on tam wleciał tym pajkiem? Dobra, czy z tej strony właśnie? Ale jakie ja mam szanse z tym pajkiem, przecież... O, dobra, heavy ammo. To na sporołku. Na pełnej szybkości. Jeszcze troszkę tylko. Dobra. No. Pięknie ściągnięty. No ale heavy. No, jeszcze są dla mnie. Znalazły się. Nie... No myślałem, że nie zginął. Ej, ale moment. No właśnie. Czemu po takiej chwili dopiero? Nie wierzę, nie trafiłem. Lost the lead. Ej, jedna rakieta wpadła? O! Nieźle. Sprawdźmy, czy uda mi się ją wykorzystać. Dobra, wrogowie się rozdzielają. Nie, dobra, ale tak chodzi z rakietami, to jest dopiero lamerka. Ale tu mi górą nie wejdą jakoś, nie? Dobra. To wyjdźmy może im naprzeciw. Nie tędy. Ale może tu. Gdzie on jest? Gdzieś tam się czai. Pewnikiem. You're in the lead. Nie, jednak nie. Ale tu jest. Sorry, że tak ci ukradłem killa, ale... No. Ej, 5 kill streak. Piękna sprawa. Już drugi w tym Crucible'u. Drugi w tym Clash'u. A, plecy! A nie tylko plecy.
Dobra, lecimy na przebój, na przebój. Dobra, i teraz się odwróćmy, bo może leci za mną. Nie. Ale w sumie... Kto wie, co się czai tutaj z narożnikiem? Nic. No! I jak wyleci tutaj za zakręt, to jest mój! Nice one! Nie, dobra, uwielbiam takie akcje. Jak ludzie myślą, że mnie dobiją, a tutaj taka wiksa. No chodź. Wiem, że tak nie powinienem robić, czekać. Po prostu. Ale to jest bardzo dobry sposób. Ej, tu wewnątrz? Czy po prostu na górze? Heavy ammo available. Nie chcę zginąć, chciałbym 10 kill streak. Aj, nożem mnie dziabnął, no. Kurde. No ale wbiłem na samą górę, 2000 punktów zrobiłem w teamie. Chyba jest i super, jest super. No, żeby go nie zmarnować tylko, żeby go nie zmarnować. Będzie sytuacja podbramkowa, to wykorzystam. Oj, zabił go? Zabił, dobra. Dobra, prowadzimy, prowadzimy. Tylko pytanie na jak długo? Oj. No zabiłem go czy nie? Nie wierzę, nie zabiłem go. No tu się pewnie chowa. Co to było? Co to był za doskok? Naprawdę, łączę maksymalną przepustowością teraz na pieprza. Maksymalną prędkością. Lost the lead. Kurczę, muszę swera wykorzystać. Bo już mógłbyś mi się ładować nowy. Jesteś tutaj może? Jest dwóch! No nie! Ej, dobra, cię o kogoś zabiłem. Shoty? Wyskoczy ktoś na shotgunnika może? Nie. Może. No dostał w ryj! W ryj z shotguna, ale dobra, ja też w sumie. Widocznie on był ułamek sekundy szybszy ode mnie. Okej, przypatrzmy się. O, ładnie, ładnie, niezły headshot pewnie. Bo to się musiało tak stać, bo jeden strzał ze snajpy w klatę mnie nie zabija po prostu. Kurde, przynajmniej mam taką nadzieję. Ej, z tobą gdzieś tam, tak? To pewnie tam zaraz też przyjdzie. Bo ludzie lubią trzymać się tych samych rewirów. Heavy ammo inbound. No. Okej. No, nawet asysty nie dostałem teraz. Dobra, heavy ammo. Tu jest wejście. Ryś, ale już shotgunika wezmę. Dobra. Jest i heavy ammo. O, lewa, prawa, lewa, prawa. Nie? No to wyjdźmy do nich może. You're not dead yet, Guardian. Pick it up. You're falling behind. No kurde, widzę właśnie. Wcale mi się to nie podoba. Ej, nie wierzę. Gościu zdążył mnie zabić, zanim doleciała do niego moja rakieta. A naprawdę widzieliście, że ją walnąłem, no kurczę, praktycznie od razu, nie? No bez kitu. No ale panowie, naprawdę, jesteśmy tylko dwa kile do tyłu może. Tam. Ten na 24. Uszy! No! No nie chciałbym, żeby ktoś na mnie tak zrobił. Jednego z ostatnich killi w grze. Dobra, shoty. Może ktoś tutaj wejdzie na niego. O shit, dobra. Był. Gained the lead. No! Pięknie! I ktoś znalazł... Znalazł coś Legendary Enneagram, nie wierzę, legendarna broń. O, czemu to nie byłem ja? Bo nie zasłużyłem. No, ale też swoją drogą. Okej, rzućmy okiem na statystyki. 19 kili, 12 śmierci. Czy statystyka chyba dokładnie wyrównana z poprzedniego... O kurcze! Fusion Rifle. No, pomyślimy. Ale dobra, kochani, serio, w tym momencie ja kończę ten odcinek. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!